Witamy w kolejnym podcaście. Jest ze mną oczywiście Nekon. Witam, siema. Jakby inaczej, oczywiście. Dzisiaj poruszymy temat Shisui'ego, co pewnie widzicie sobie po prostu po tytule. Główną podwaliną tego będzie mój filmik. W ogóle nie patrzyłem w tą kamerę, co trzeba, powaliło mi się. Skapnął się. Ale dobra. Nie, bo mam dwie kamerki. Jedną mam do streamów, a nagrywam telefonem. I zamiast patrzeć ten, to z przyzwyczajenia patrzyłem tam. W każdym razie tą podwaliną dzisiejszego filmiku, czy podcastu będzie filmik Shisui Uchiha, postać niezasługująca na hype, dobrze powiedziałem, tak się nazywał. No i po prostu rozwiniemy to, co tam powiedziałem. Dzisiaj tak powiedzmy, będziemy nawet nie hejtować ten filmik, tylko uzupełniać go, myślę, trochę Nekon, trochę ja. No to był filmik. Zobaczymy nową perspektywę, może przynajmniej, nie? No to był filmik, który mocno zagrzał fandom i wiemy o tym, jak bardzo w sumie łatwo jest rozgrzać fanów Itachiego i fanów Shisui'ego. Po prostu te postacie są bardzo lubiane. I w sumie wiemy, że jest ku temu powód, są ku temu powody, ale ludzie właśnie mają w zwyczaju takie zbytnie jakby wywyższanie postaci, które lubią. I o tym sobie też porozmawiamy, o tym fandomie, tak. O całej jego historii, o jego młodości, przyjaźni z Itachim i potem właśnie tym nieszczęsnym utracie oka i o jego samobójstwie, które jest też bardzo gorącym tematem i dzieli bardzo wiele osób. I myślę, że to są takie najważniejsze punkty. I w sumie dziwi mnie, że tak mocno ludzie się spieli pod tym filmem, w sensie jakby się mocno nie zgodzili z twoją opinią, jakby nie dając jakichś specjalnych argumentów ku temu. Czy to było jakieś kilka takich komentarzy, które próbowały coś tam przekazać, że tutaj nie miałeś racji, tutaj... No niektóre, nie mówię, że w 100% miałem oczywiście rację, tylko po prostu przedstawiłem swój punkt widzenia i też chciałbym od razu przy tym, co mówiłeś, zaznaczyć, bo dużo osób uważa, że jeżeli ja krytykuję jakieś tam zachowanie właśnie na przykład Shisui'ego, czy po prostu jakieś rzeczy, które się wydarzyły, czy właśnie olewanie tych postaci, że mówię po prostu o rzeczach negatywnie w stosunku do tego anime, to ja go nie lubię. A to jest zupełnie coś odwrotnego, nie? To jest tak, że to właśnie nadaje takiej... Nie wiem, jakiego słowa tutaj wiesz, użyć. Mi się wydaje, to jest właśnie najlepsze. Mi się wydaje właśnie, że ja tu nieraz powtarzam często w filmach, że o rzeczach, właśnie w rzeczy, które lubimy, powinniśmy oczekiwać od takich rzeczy wiele więcej i właśnie wytykać te błędy. I na przykład ja w Boruto często lubię przywalić się do jakichś szczegółów. Wiesz, i ludzie mi piszą, to nie oglądaj, jak ci się nie podoba, nie? Tak, ale ja lubię oglądać, ale to nie o to chodzi właśnie, no. Jeżeli, wiesz, skrytykujesz coś, to znaczy, że nie oglądaj tego, bo jak ci się nie podoba, to po co to robisz? To jest bardzo zadziwiające takie myślenie. Bo to jest takie, wiesz, konsumowanie treści po prostu, nie? To jest... Ja mam tak z praktycznie wszystkim. Nie ukrywam, że nie miałem tak z Naruto, jak oglądałem je po prostu za pierwszym razem. Za drugim już nie było to w sumie drugiego razu. W każdym razie to wyglądało tak, że ja oglądałem Naruto, bo to było dobre show i koniec, nie? Ja nie zastanawiałem się nad tym, o, to jest fajne. Znaczy może na niektórymi rzeczami oczywiście, nie? Że o, co się teraz stanie, wow. Ale jakie było, takie było, nie? Po prostu. Zabawne było, że ludzie uznali, że o Boże, ty od zawsze nienawidziłeś tego Shisui'ego, dlatego go ciśniesz w tym filmiku i to jest zupełnie nieprawda. Bo ja tak mówię, że... konsumowałem to i mówiłem, jakie to jest fajne i ja uwielbiałem Shisui'ego. Jak ktoś chce, obejrzyjcie sobie moje te pierwsze ciekawostki o Shisui'im, 10 ciekawostek o Shisui'im, chociaż wstęp, gdzie ja mówię, że to jest moja jedna z najbardziej ulubionych postaci. No, bo ja w tamtym momencie po prostu uznałem, że hej, ale to było dobre show, nie? I ja dopiero zacząłem rozkminiać na temat tego anime, jak zacząłem tworzyć content na tym YouTubie, żeby po prostu rozbudować to, co już było, jakby zauważyć rzeczy, których się nie zauważa. No, wiele rzeczy zauważy się tych, których się nie widziało, po prostu oglądając raz jakąś serię. Tu sobie coś przeczytasz, tu się czegoś dowiesz, tu coś ci napisze. Bardzo wiele jesteś się w stanie nauczyć i to jest właśnie to. Ja powiem ci, że właśnie ludzie mówią, że o, bo ty tam chyba nie lubisz tego Naruto, bo tutaj jakiś temat postaci, która jest uwielbiana i ciśniesz ją, tutaj mówisz, że coś ktoś zrobił źle, a ty przecież byś tego lepiej nie zrobił. Nie uważam, żebym zrobił lepiej mangę niż Kishimoto, nawet jakby miała być książka i scenariusz po prostu. Oczywiście, że nie. To i tak jest, kurde, kozak totalny. Chodzi o to, że co z tego, że nie zrobiłbym tego lepiej, nie? Jak mogę jakby mieć własną interpretację tego, co się wydarzyło.
Nawet jeżeli ona jest kompletnie odwrotna od tego, co widzą ludzie zwykle, nie? No bo tak, i to nie jest też... Ja ci powiem, że nie wiem, jak wpadłem na ten odcinek o Shisuim, chociaż się domyślam, ale nie znalazłem chyba, w sensie to nie było tak, że ja szukałem jakiegoś tematu na siłę i nie znalazłem opinii, że ktoś mówił, że Shisui źle zrobił, bo chyba do momentu, w którym ja nie zacząłem pisać tego scenariusza, do momentu, kiedy nie nagrałem, nie zmontowałem, nie wrzuciłem tego, nie spotkałem się z opinią, żeby ktoś powiedział, że Shisui zrobił cokolwiek źle. No, tak samo, ja tak samo. Tak samo z Itachim jest. No, Itachi też wszystko wie najlepiej. Shisui, one-shotuje tak. Madarę, jest kurwa bogiem, człowiekiem milutkim, pięknym, cudownym. I to jest kolejny punkt. Mm-hmm. To, że Kishimoto zrobił coś, to nie znaczy, że on miał na myśli, że ta postać robi dobrze, bo to jest też taka, może to no, też interpretować. No. To, że on, Shisui popełnił samobójstwo, to nie znaczy, że to jest, że ten, że Shisui zrobił bardzo dobrze. Możemy to zinterpretować tak, że zrobił to źle i może Kishimoto chodziło o to samo. Tego nie wiemy. Znaczy, możemy takie w tym przypadku no? ja się domyślam, że to miało wybrzmieć w ten sposób, że to jest okej. Chociaż tak to brzmiało, tak to, takie brzmienie to miało. Powiem ci, że nie, bo Kishimoto tutaj nic nie powiedział. Tak jak mówiłeś, to mamy to jakby chyba. Te sytuacje z Shisuim szczególnie w wielu różnych wersjach. Tak, głównie... nie, że tak. No. Sorry, że ci przerwałem, ale ogółem to chodzi o to, że jakby nie wiem, jak patrzysz na postać Shisuiego w tym momencie, czy tam, nie wiem, czy chociaż trochę w tym aspekcie, czyli całego samobójstwa Shisuiego, Kishimoto maczał palce. Teraz tego nie sprawdziłem, to się przyznaję, ale tak, to było w grze, gdzie domyślam się, że ej, Kishimoto nie zrobił gry. Tak. A jakim sposobem jest to uznawane za kanon? Nie wiem, jakim sposobem gry są uznawane za kanon. Możliwe, że maczał w tym palce, ale też nie mam informacji. A czy na pewno na przykład on zaprojektował Susano, nie? Shisuiego. To wiem, bo robiłem o tym ciekawostki, to wiem. No. Ale tak, macie w grze, macie w anime i macie w powieści. Nie było tego w mandze w ogóle, nie? Tak. Tego całego samobójstwa. I w każdej z tej wersji wygląda to zupełnie inaczej. W sensie, w każdej on ginie, ale w każdej... chyba w każdej ginie. Nie pamiętam, jak jest w grze. Ale w każdej wyglądało to nieco inaczej. Więc... No i pewnie... Być może on tam miał udział, ale i tak ja bym się uparł przy tym, że on chciał, żeby to wybrzmiało tak pozytywnie, że on coś zrobił dla tego, nie? Dla Itachiego. Ciężko sobie to wyobrazić, że taka rzecz jak... nie wiem, samobójstwo w takiej sytuacji to rzecz pozytywna. Ciężko, to tak brzmi, co ciekawe, to tak brzmi, tylko w jaki sposób ma to być pozytywne? Samobójstwo dla klanu, dla wioski, dla przyszłości. Tak. I o tym też pewnie powiemy sobie i to możliwe, że przejdziemy do tego bardzo szybko, bo... Ja myślę, że teraz. Myślę, że jeżeli chcemy chronologicznie, to możemy jeszcze załapać troszeczkę tą utratę oka. I leciutko zaczepić o siłę, bo jakby chronologicznie. Możemy też pójść o... Ja wywalony mi się na chronologię. Wszystkich myślę, interesuje że... prawdopodobnie. Ja jako mi się wydaje, że tak. Wybieramy to samobójstwo. Tak, mi się wydaje, że najbardziej też to samobójstwo. No dobra. Tak, to nie jest scenariusz, więc wiesz, mamy jakieś tam punkty rozpisane, ale tak, to nie jest tak, że będziemy wszystko lecieć chronologicznie, wszystko w kropkę, co chcemy powiedzieć. O to chodzi w podcastach, nie? Bo... Taka wolna wola to jest, w sensie rozmawiamy. Dokładnie, ja myślę, że nawet o tyle to jest ciekawe, że mogę palnąć coś, co zupełnie nie leży w mojej intencji, nie to chcę powiedzieć, a tak to wybrzmi, nie? Co też jest spoko, bo normalnie bym tego nie zrobił na scenariusze, raczej wiesz, tak, ten tak. Scenariusz jest napisany, przemyślany, tak, powiedzmy, i tam nie ma, powiedzmy, no nie, są błędy, ale ich jest znacznie mniej, nie? Że tak no powiem, jasne, gadałem przez półtora godziny, nie ma możliwości, w której nie palniemy głupoty. Nie ma... Człowieku, czym więcej ja profesor, gada... ty też wystąpiłeś w profesorze, ja nazwałem to profesorze, ja się nazwałem profesorem i Nekona nazwałem procesorem, profesorem, więc my jesteśmy procesorami, tak? Tak, tak. Procesory, że Naruto. Tak jest, procesory w Naruto, tak jest. Tak. Dobra, to do samego samobójstwa, my chcemy przejść do tego samobójstwa. Może ty się najpierw wypowiedz, bo już ludzie chyba znają moją opinię, więc... Więc pytanie... Wiem, że miałeś problem z znalezieniem czegoś przeciwko, ale może masz jakieś też własne przemyślenia. Właśnie oprócz tego, film, który zrobiłeś, mam bardzo podobne zdanie. Ostatnio też na streamie o tym mówiłem, że ktoś się zapytał, co sądzę o Shisui. To powiedziałem wprost, że Shisui to dla mnie pizda skończona. Po prostu. I tam tego bardziej nie rozwinąłem. To rozwiniemy sobie to teraz. Bo według mnie samobójstwo w sytuacji, w której jego najlepszy przyjaciel
bo po prostu przerąbane, nie wie co robić, nie wie jaką decyzję podjąć i w tym momencie po prostu zabicie się no. Jest chyba ostatnim o czym bym pomyślał, tak. Żeby tak mądra, jakby tak przekazywano nam, że to jest młody geniusz, bardzo mądra osoba, która zawsze wymyśli coś, żeby było po prostu dobrze, tak samo jak Itachi. No i wybrał taki sposób i nie uważam tego w żaden sposób za dobre wyjście. Powiedzmy, że widziałem taki komentarz, że on się czuł ułomny, w sensie bez tego oka, że czuł się jakby nie w pełni sił i to tylko bym... Nie miał pełni wizji sytuacji, bo jednego oka nie ma, więc... Tak, dosłownie można było tak powiedzieć. To dla mnie to jest troszeczkę dziwne, bo spójrzmy sobie na przykład, ja często przytaczam przykład Obito. Obito ma jedno oko. Czy on był aż tak upośledzony w sensie technicznie i umiejętnościowo, bo mi się wydaje, że to jedna z najsilniejszych postaci w Naruto. A... No tak, jeżeli patrzymy w ogóle w momencie, w którym on mógł psychicznie skończyć, wiesz, swoje życie, w sensie jakbyśmy postawili go w tej samej sytuacji, co jest, co można zrobić, bo jakby Obito zobaczył śmierć i dla niego to był koniec świata, nie? I co zrobił Obito? Nie zabił się, a był dużo słabszy dużo mniej mógł zdziałać niż Shisui, który zabrali mi oko, to teraz elo. Mniejszy potencjał do tego, aby wybrać jakąś ścieżkę. A Shisui nie potrafiąc wybrać, ktoś tak kreowany na mądrą osobę, nie potrafiący wybrać żadnej ścieżki, tak jak sam powiedziałeś, żaden wybór niczego, to też jest wybór. Po prostu powiedział takie coś, dobra, nie wiem co zrobić, spierdalam. I masz Itachi i wszystko zostawiam na tobie, cała presja. No tak samo wiesz, Itachi powiedział, dobra, to ja też pierdolę, też idę się zabić. No to jest, wyciąga sobie oczy, Fugaku, masz tu oczy, ja też, nie, mam pierdolę, on się zabił. Co ja zrobię z tyloma oczami? Ej, Danzo, nie chcesz tam do ręki, może na drugą, jakoś, coś. Rinnegan, tak może jakieś coś. No i co to miało być? I ja właśnie też nie mogę tego jakby zobaczyć w tym pozytywu. Dobra, powiedzmy teraz, Shisui to ma 400 IQ Mastermind i wymyślił sobie, że przebudzi oko Mangeki o Itachiego i dzięki temu wioska zostanie uratowana. Można to tak interpretować? Tak, ludzie to tak interpretują, że przecież on się zabił, żeby właśnie Itachi mógł przebudzić Mangeki i być w tym lepszy. Ale jest tutaj dużo pola do popisu, żeby powiedzieć, gdzie są błędy. Raz. Mógł śmiało założyć, że to jest ten. To co przebudzi u niego Mangekyu. Tak. Okej. Okay. Ale nie wiedział, jaką będzie miał moc. Tak. Co mu da to, nie? A ma teraz? To spali klan? No zrobił to. Hej. Znaczy Sukuyo mi to, ale To i tak było dużo słabsze niż Koto Amatsukami, chociaż tak, Mangekyo do tego też przejdziemy później. Mangekyo daje umiejętności przede wszystkim unikalne dla osoby. Dlatego nie mógł o tym wiedzieć. I powiedzmy, że koniec końców wyszło to jakby na plus. Powiedzmy, że zyskał te oczy i koniec końców jakoś jednak wioska została uratowana, klan został powstrzymany w sposób, jaki jej został. Ale co zabawne, to co ci mówiłem przed nagrywaniem tego, że to, co się stało, kłóci się z ideologią Shisuiego. Czyli on osiągnął zupełnie co innego niż chciał. Bo była sytuacja, w której Shisui oddaje oczy i mówi, hej, teraz ty dbasz o klan. No. Itachi zadbał o klan, tak? Zadbał o resztki klanu, które zostały, czyli Sasuke. I to było wszystko. Teraz czytałem tam kilka komentarzy pod tym filmikiem, żeby tak lepiej zobaczyć, co mi zarzucano. I na przykład było, że... Ale przecież Shisui chyba też kochał wioskę. No tak, ale nawet Itachi powiedział, że jeżeli Shisui by przeżył, a Itachi i tak by masakrował Uchiha, to Shisui stanąłby naprzeciw Itachiemu. Więc on bardziej szanował klan i bardziej chciał, żeby przeżył klan, żeby wszystko było dobrze dla Uchichów, niż dla wioski, nie? Tak, tak. On by nie poszedł na taki deal. Więc zostało się zupełnie coś odwrotnego niż chciał. To był taki konflikt wewnętrzny, powiedzmy. Jednocześnie był bardzo lojalny dla klanu i nigdy by go nie zdradził, a z drugiej strony nie chciał wojny. I chciał też dobrze dla wioski, jednocześnie. I to był, powiedzmy, że taki konflikt wewnętrzny. W przypadku, to masz dwie skrajności, bo Itachi bardziej wioska, Shisui bardziej klan i tyle. Ja bym powiedział, że Shisui może nie tyle co klan, nie tyle co tylko wioska, albo klan, tylko jakby patrzył, powiedzmy, szerzej, bo to Itachi, czyli jakby patrzył na całościowo. Nie chodzi mi, chodzi mi, że tylko, chodzi mi, że bardziej, nie? Jakbyś miał w tej sytuacji wykres czy coś.
Tak, to jakbym miał bardziej postawić, to by bardziej postawił na Uchichów, Shisui, a Itachi, no to zresztą pokazał, bardziej na wioskę, tak. Całościowo, nie? Przede wszystkim Itachi chciał zapobiec wojnie, której się po prostu brzydził od mojego dziecka, zresztą mamy to fajnie pokazane właśnie w nowelce, w historii, zresztą no w anime. To jest Itachi Shiden, z tego co pamiętam, tak? Dlatego zmasakrował cały swój klan, bo brzydzi się przemocą, tak? Tak, bo to jest pacyfistą. Tak. Ostatni raz i potem już, no cóż. Już nie będzie zabijał. Tak to się skończyło. No, powiedzmy. No i co mogę powiedzieć? No to samobójstwo, znaczy ty mówisz, że nie widzisz niczego takiego pozytywnego i na ten moment ja też bym nie powiedział nic takiego pozytywnego na ten temat, ale... To była ucieczka od sytuacji, nie możliwość wyboru. Tak, od odpowiedzialności się uchylił, tak, nie? Tak, jakby zrzucenie wszystko na barki jednej osoby, która jakby już nie miała wyjścia, jakby nie mogła się już nic zrobić, nie mógł się zabić. Zostawił go w sytuacji bez wyjścia swojego przyjaciela, raz. No. Druga sprawa, hej, zabijasz się na jego oczach, żeby on przebudził magię, kiedy to... Jaki dało to efekt... Efekt jest okej, okay, nie? Jakby tak, to na fabułę, na show. No, fabularnie sam efekt wyszło jakby na plus. Właśnie to jest najciekawsze, tak. Ale jakby logicznie patrząc, on nie mógł tego przewidzieć. To nie ma takiej możliwości. Sama jego decyzja była głupia, ale to, co się stało, było jakby na plus przez tą głupią sytuację. Jest strasznie chujowe myślenie jest, nie? Jakby jest tyle opcji, których on mógłby zrobić inaczej, żeby po prostu stać gdzieś indziej i po prostu działać na rzecz klanu i nawet wybić może Itachiemu ten, żeby on nie wybijał z kolei klanu Uchiha, bo hej, Shisui the Teleporter, więc nie jest w stanie uciec z miejsca samobójstwa, tak? Z miejsca zdarzenia. Był w stanie uciec od Danzo, ale już dalej nie da rady, tak? Musi skoczyć do wodospadu, hej. Ale widzisz, w tamtym też filmiku ludzie mi zarzucali, że albo w nowelce zostało to bardziej rozwinięte, bo tam jeden z klanu Aburame zatruł go, on i tak by umarł. Znowu, nowelka to nie anime i to jest i tak inna śmierć, jest raz. Tak samo możesz wziąć argument, że a w grze to wyglądało też trochę inaczej. I w grze uratował go Itachi przed Danzo. Czyli Shisui się nawalał z Danzo, zabrał mu oko, odpalił nawet Susano, walczył z korzeniem i przyszedł mu na ratunek Itachi. No. Nie? Więc. Dlatego ja zawsze wspominam często, że manga, anime, nowelka, czy tam gra, to są jakby odrębne rzeczy, odrębne produkty. Trochę tak. Bo to jest, patrz, to jest oparte na mandze, wszystko, ale oparte to jest znaczy jakby. Jeden do jednego, bo jest wiele sytuacji, które się różnią. Dokładnie. Są takie, powiedzmy, szczegóły. Ktoś napisze, bo on po prostu powiedział co innego. Ale takie powiedzenie co innego bardzo wiele zmienia w kontekście jakby historii. Znaczy, widzisz, bo to wszystko jest kanonem i tak dalej, można powiedzieć, ale no z drugiej strony, hej, gość umiera na trzy różne sposoby, to co wziąć za kanon? Tak. I teraz, my ciągle mówimy tu o anime. To się nie wydarzyło w mandze, to zabranie oka z tego, co pamiętam i tak mi się zdaje właśnie. Więc to się nie wydarzyło w mandze. Jeżeli bierzemy pod uwagę tylko mangę, no to bierzmy mangę, tak? Anime to trochę coś innego. Znaczy, większość ma ten sam sens, te same słowa nawet, te same ruchy i tak dalej i okej. Okay. No, zdecydowanej większości. Ale biorę anime, tak? Nie dokładam do tego jeszcze nowelek. Znaczy, nawet niektóre odcinki są na podstawie nowelek, ale tu i tak zostało zmienione, nie? No bo i tak w anime nie został zatruty. To bez sensu takie, żebyśmy sobie wzięli najlepszą wersję dla nas pasującą. Jakby zignorujemy to, co było w anime, mimo tego, że oglądamy anime i powiemy, a w nowelce było tak, to w sumie to było tak, nie? My tego w anime nie widzieliśmy. I to są jakby... Więc tutaj możecie sobie wybrać pole i to może było lepiej zrobione w nowelce. Nie mówię, że nie, ale my cały czas tutaj oceniamy anime. Tak, jeżeli właśnie, gdyby on dostał ten zatruty, to już bym widział tutaj wiele więcej sensu. Chociaż i tak mógłbym więcej powiedzieć, że jednak przed tą śmiercią mógł sobie troszeczkę więcej podziałać. Szczególnie mając tak potężną moc, mając Susano. Przecież tak. Wszystko kręci wokół kota Matsukami, która jest jakby nienormalną siłą, nienormalną mocą. No, właśnie tak. Typu taka, że po prostu robię ci to i wygrałem. Bo tak. Tak. Bo tak, a ty nic nie możesz zrobić. Nie ma kontry. Nie wiadomo, kim jesteś. Nie, po prostu. Ja to zrobię. I taki chłop idzie się zabić, bo nie wie, co zrobić.
Tak. I to jest w ogóle najbardziej przekomiczne, bo tak. Teraz mówisz, a mógł zrobić. Znaczy nie, akurat jeżeli by był zatruty, w anime by to pokazane zostało, to jeszcze bym to. Nie wiem, czy hejtowałbym tak bardzo to wszystko, nie? No bo jednak wiesz. Może się zabił na swoich warunkach wtedy, bo i tak by umarł, jeżeli nie miałby żadnej, przy okazji szansa, żadnego antidotu. Przy okazji szansa na Mangekio Itachiego, a i tak by zginął. Tak. Tutaj jeszcze oddał swoją moc dla niego. To już jest o dużo fajniejsza opcja, nie? Tak jest. To już bym jeszcze mógł tak zaakceptować, bo ludzie też mi zarzucali, że bo w Japonii samobójstwo jest odbierane inaczej i tak dalej. Nie jestem Japończykiem, okej? Okay? Też o tym myślałem właśnie, widzicie. O tych samobójstwach w Japonii symbolicznych. No i dobrze, ale to jakby w mojej ocenie mało znaczy. Tak, tak, bo pamiętajmy, że to jest zawsze subiektywna ocena, nie ma czegoś takiego tak. Jak obiektywizm. Może być jakiś tam obiektywizm, tak. Ale nigdy nie będzie go w 100%, szczególnie w czymś takim różnorodnym, w czymś takim wielkim. Mhm. I jak ktoś chce ten opinii Japończyka, który bardziej odbiera tą kulturę, to list do Kishimoto na kanał Japończyka, który odbiera tak to, jak powinien, można powiedzieć, nie? Ale Naruto jest, wiecie, na cały świat, ja to zobaczyłem, ja se pan Polaczek zobaczyłem i se o tym powiem, tak? Tak jest. Więc to jest tylko po prostu moja opinia, jak ja to odebrałem. No tak, to jest proste. I uważam, że to... No. To, jak to zostało przedstawione w anime i te samobójstwo, było kompletnie najgorszą chyba możliwą decyzją, jaką mógł zrobić. Nie, no drugą najgorszą to oddać drugie oko Danzo, to może tak. No, dokładnie. No i co tu dużo można powiedzieć? No Naruto jest właśnie uniwersum, w którym można interpretować wszystko na 1000 różnych sposobów, dlatego właśnie jest jak jest. I my sobie powiedzmy od razu, jak powiedziałeś o tym oku, to utrata tego oka przez Danzo, bo tak jak wspomniałeś... Shisui udał się do Hiruzena właśnie z prośbą, jakby ze swoim planem, jakby użycia Kotama Tsukami i uratowaniem wszystkiego. W sumie ten plan jakby nie do końca też miał prawa bytu. Mi się wydaje, że to było tylko chwilowe zatrzymanie się, bo... Tak, prędzej, czy później, czy też to, tak uważam. Mi się wydaje, czy to w tym pokoleniu, czy w kolejnym pokoleniu Uchiha w końcu by się wymknęli spod kontroli, szczególnie, że oni mieli taką mentalność strasznie jakby, powiedzmy... No mieli wyjebane ego troszeczkę, tak? Z tego, co widzieliśmy. Tak, tak, tak. My to kozacy, idziemy się napierdzielać, tak? Tak, my to powinniśmy rządzić. Czemu my jesteśmy jakby od tej wioski jakby oddelegowani? Też mogę ich jakoś zrozumieć. Ale no, było jak było. Fakty są faktami jednak. I to byłoby tylko chwilowe wyjście. Powiedzmy, że Danzo znowu, ten Danzo, którego nikt nienawidzi, którego ja też nie lubię, których metod działań nie popieram, ale znowu jego decyzja jest tutaj jakby namaszczona małą logiką. Bo on wie, że jakby, jeżeli on nie zrobi czegoś teraz, to jeżeli na przykład po jego śmierci wioska może przez Uchiha zostać przejęta, jakby w następnym pokoleniu, chociażby, czy to teraz, czy za jakiś czas, czy po śmierci Fugaku, na którego zostało użyte Kotama Tsukami. Pamiętajmy, że Kotama Tsukami nie może być użyte przez ile tam lat? Powiedzmy, że... 10. 10 to i tak jest mało w sumie. Ta umiejętność jest chora. Ale w ogóle to jeszcze komórki Hashiramy skracały o wiele. Oczywiście komórki Hashiramy, no i następny kozak bus do wszystkiego. O właśnie, o komórkach Hashiramy to właśnie powiedziałem w niedzielę, bo teraz to jakby poniedziałek jest na podcaście, to wszystko tych komórek też... A w sumie to nie powinienem ci mówić, bo ty też jakby może chcesz o tym nagrać, to dobra. Nieważne już. A pewnie ty już tyle razy nie miałem, na razie nie miałem planu, także okej. Okay. Mi się tak wydaje, że pewnie o tym mówiłeś już nie raz. Chyba nie tłumaczyłem komórek Hashiramy. To na pewno o Hashiramie samym mówiłem i coś tam mówiłem o nich, ale nie był to raczej tak rozszerzony temat na wszystko, na jakiś osobny odcinek, nie? Ale wracając do tego, co powiedziałeś, mówiłeś o tym rzuceniu Kotama Tsukami. Ja też uważam, że to by było coś na chwilę, chyba że co 10 lat by rzucał, właśnie. Później przedał komuś znowu. Zgłupia. Nie wiem, to tworzy takie coś. Potem ten człowiek z tą ogromną mocą się zabija, potem oddaje Itachiemu, potem Itachi go nie używa, a na samym końcu Itachi jeszcze je niszczy. No kur. Tak. Co to ma być? Zbyt OP, to jest dużo takich rzeczy, które są, wiesz, na papierze to już w ogóle są po prostu niezniszczalne. Masa takich rzeczy, których możemy mówić na przykład na wojnie. Czemu na przykład Madara po prostu nie wszedł sobie w Perfect Susano z nieograniczoną czakrą i po prostu nie rozwalał wszystkich, tylko siedział po turecku i czekał na Hashiramę. Jakby... To by było zbyt OP i zbyt nudne, wiadomo, ale zobacz. To kopnął w 2-3 strony i 10 tysięcy ludzi po prostu by zginęło i nie ma na to kontry. Pierwszy rzut oka, no widzisz, same Uchichy masz tutaj, ale zobacz. Wierzysz sobie Itachiego. Jego Susanoo ma już legendarny miecz Yata i
Nie. Lustro Jata i miecz Totsuka. Ten Makoto Matsukami, który też w teorii w ogóle nie ma żadnych słabych punktów, to wszystko. No i to nie jest używane w ogóle, nie? To jest użyte raz na przykład. Tak jak widzisz, Koto Matsukami zostało użyte przez No z Danzo tymi uciekami jest na problem, z tymi tym. uciekami jest problem cały czas. Tak. Bo to są rzeczy po prostu, które są zbyt OP i to są broken na tyle, że no po prostu zepsują ci cały uniwersum jedną rzeczą, w jednej Tak, sekundzie, tak. No i tak? tak samo Obito je psuł. Tak samo Obito je psuł swoim Kamui. Tak. I jakby to No. też było. I tak nagle, wiesz, przestał używać to Kamui w końcu na No, tej bo wojnie. już za OP, nie? Tak, Już to nie, nudno. zostawmy to Kamui, bo jak to zrobić, żeby to pokonać? No i nie ma, skończyło się i tyle. Trochę Tak. te wyjścia są takie jakby ucieczki, jakby troszeczkę się zapędził z tymi, szczególnie z tymi Uchiha. Że on, nie wiem, No, bardzo polubił ten klan. Troszeczkę dał im boosta zbyt mocnego. No i tak no, to to wyglądało. prawda. Dobrze, że nie znamy jeszcze umiejętności Fugaku, bo byśmy się przerazili prawdopodobnie. No wiesz, jakieś Susanoo potężne, które też raczej nikt o zdrowych zmysłach, tam zwykły szary ninja nie ma po prostu monstrualnej ten. Monstrualnego humanoida, nie? Który po prostu jednym krokiem zniszczy pół miasta, Chyba, że jakby jesteś jakiś tytan Hashiramą. potężny. Tak, chyba że jesteś Hashirama albo Naruto, bo musisz mieć jakąś kontrę na to, więc wtedy masz. No Tak. ale Uchiha sobie może coś takiego zrobić. No ale dobra, wracając do tego Shisuiego nieszczęsnego. Mówiliśmy o, przypomnij mi, bo przed chwilą miałem to w głowie. O, rzuceniu Kotomatsukami na klan i to by było też, uważam, takie chwilowe, bo następne pokolenie jakby nie byłoby pod tym genjutsu. Co prawda, wiesz, rodzice mogliby mówić, a tam synu, córko, nie pij się z ziomkami z wioski, masz ich szanować, ale on nie jest pod iluzją, nie? Jak to Birama Chyba, że tłumaczył, to no. Kotoatsukami nowe fakty, Kotomatsukami rzucone na rodziców, przechodzi też w geny i po prostu geny są przerzucone też na ten, iluzja jest przerzucona na jeszcze nienarodzone dzieci. Gdyby tak było, to powinien to po prostu zrobić. Czy nie, czy Tak. Itachi, czy. Nawet nie mając pretekstu od razu powinien to zrobić przecież. Tak. Imo, to takie coś. To powinno wyglądać jakie coś. Użycie kota Matsukami nawet przez Itachiego, jeżeli ta pizda się poddała. Tak. Potem po prostu zabicie Danzo, zrobienie z siebie wroga wioski. Jakby, żeby to nie było na Uchiha, nie? W sensie, No. mogliby to odebrać jako zamach Uchiha. Ale właśnie ta jego ucieczka z wioski i dołączenie do Akatsuki byłoby właśnie tym punktem, w którym jakby pokazuje, że to nie jest ich wina, że on jest tym złym znowu. To też było No. też byłoby jakieś wyjście. I dlatego mi się wydaje, że to Kato Matsukami dużo, dużo psuje w tej historii. Tak. Tak, to jest takie mocno bez sensu zrobione, że to jest tak OP, że po prostu po co tego używać, nie? No. Albo używasz tego od razu, bo jeżeli Shisui jest tak wspaniałomyślny, to No. mógłby rzucić od razu iluzję. Ej, przebudziłem, wiem jak to działa, rzucę na wszystkich od razu Koto Matsukami, żeby cały świat był rajem, nie? A nie czekać na ostatnią chwilę, że dobra, mój klan jest teraz wściekły, to ja rzucę na nich Koto Matsukami, nie? Po co się pytał nawet Hokage? Skoro wiesz, idź rzuć Koto Matsukami, nikomu nic nie mówiąc, i problem zażegnany. Kropka. No i koniec Nie historii. rozumiem. Wtedy wszyscy są zadowoleni, no ale niestety jest tak jest. Nie, wiadomo, że fabuła musiała trwać, ale już wracając No do dla tego, że. fabuły to było lepsze, wiadomo, że Tak. była tragedia, wiadomo, dzięki temu jakby postać Itachiego została przedstawiona bardzo fajnie i jest tak lubiana w końcu. Dokładnie tak, ale jak wracamy do tego tytułu, czyli nie zasługująca na hype, to jest jeden argument, dlaczego już nie zasługuje na hype, czyli samobójstwo. Było strasznie chujowe ze wielu To względów, nie jest mógł jedyny zrobić punkt. więcej. No, to nie jest jedyny punkt, Wiem. no. Więc to było bardzo złe i dla Itachiego było takie, że hej, to teraz masz wszystko na barach ty. A ja sobie Ty sobie idę radź. popływać w rzeczce. Tak. Tak. Druga sprawa to, że gościu, mając takie umiejętności, uciekłeś od Danzo, mając przygotowany już list samobójczy, mogłeś go po prostu zostawić i uciec w jakieś miejsce. Czemu Madara potrafił to zrobić? Czemu Obito mógł to zrobić i nikt o nich nie wiedział? A Shisui the Teleporter nie jest w stanie uciec.
No to hej. wygląda po prostu na totalną deprechę, no i to tyle. Tak, i wiesz, są teorie oczywiście, drugi filmik był, czy Suicide żyje? Mhm. Nie, w sensie oczywiście, że mogą go przywrócić, nie? To, co ty mówiłem, ale no. to by było, to by po prostu tak było nieścisłe i złe, no, że to już wiadomo by było, że o co chodzi. On by się stał najgorszą postacią nostalgię na świecie do swoich... wtedy, tak, dla mnie. Tak, to by było, przywołajmy nostalgię do widzów Boruto, niech Shisui wróci. To by było największe oplucie. Dlaczego? Bo samo nazwa Shisui oznacza Sui woda, Shi śmierć. Czyli on już w imieniu samym takie ma zawarte, że on nie żyje. Tak, tak, tak. Taka była, takie było jego przeznaczenie po prostu, zabić się, no trudno. Wiadomo... Jakbyśmy zostawili go na takiej pozycji, on został stworzony po to, żeby Itachi był lepszy, w sensie rozwinąć postać Itachiego? Spoko, kropka. Jeżeli miał taką rolę miał w historii Itachiego, może Kishimoto tego nie myślał, może wiesz, sam może Kishimoto nie spodziewał się takiego wielkiego hype'u na tę postać. Znaczy on nie spodziewał się, że wyjdzie to, że on jest taki genialny, może. Że jeszcze większy od Itachiego. On po prostu miał tam być, żeby uzupełnić historię, żeby... pokazać, że Itachiego. Jakby taka postać drugoplanowa tak. mocno. A ja, nagle ja okazało wiem, się, że ta postać wybucha do takich rozmiarów jak Itachi. Tak. I teraz, wiesz, dyskutuje cały świat, co by było, gdyby ten Shisui jednak przeżył. I tak dalej, i tak dalej. I możliwe, że Kishimoto po prostu napisał to 15 minut i się nie spodziewał tego całkowicie. Też tak może być. Tak, ale wiesz, to tak oczywiście może być. Jak ja miałem odcinek z swoim Kakashim, który nie spodziewałem się takiego sukcesu powalonego, który nadal robi jakieś powalone liczby, a ja po prostu zrobiłem to, co zrobiłem co tydzień, nie? No. Ale chodzi mi o to, że Kishimoto niekoniecznie mógł mieć tutaj taki duży wpływ. Chodzi mi o to, że nie czytałem mangi, nie? Ale domyślam się, patrząc po tym, jak to robiłem te ciekawostki, filmiki i tak dalej, że tego Shisuiego naprawdę mało było w mandze, więc on mógł go tak przedstawić, żeby właśnie dać coś Itachiemu, żeby było, że on przebudził Sharingana z jego powodu, tak, żeby tak. jakby uzasadnić to wszystko. Utragicznić tą historię jeszcze bardziej. I tyle. Tak. I tyle, po prostu nie zastanawiając się nad tym jakoś specjalnie mocniej. A ludzie dokładnie bardziej, wiesz... tak jak... O! Idealnym przykładem może być Izuna. Po co przedstawiać Izunę, jeżeli on był taki... Wiem, że ludzie go lubią też, nie? Niektórzy, a niektórzy mają kompletnie na niego wywalone. Ale po co przedstawiać Izunę dla szerszego formatu, jeżeli nie po to, żeby Madara miał jak obudzić Mangekyo, nie? Tak. I pokazać też jego tragedię w jego życiu, że z jakiegoś powodu stał się taki, a nie inny. I to też... Dokładnie. Wiesz, wszystko ma jakiś motyw. Twórcy właśnie robią postać po to, bo jest im potrzebna. Fajny wywiad kiedyś był z twórcą mangi Attack on Titan i właśnie tam był wywiad, dlaczego na przykład stworzył taką postać i taką postać. On mówi, że tworzy postacie takie, jakie są mu potrzebne, żeby fabuła szła dalej. I mi się wydaje, że mangacy właśnie... Mangacy? Pewnie tak się to nie odmienia. Mangaka ale... chyba, no może tak, no. No to właśnie raczej myślą w ten sposób. Jakby te postacie są po coś, te postacie są z jakiegoś powodu, po to, żeby ta fabuła sobie szła do przodu. I właśnie bardziej o to w tym chodzi, niż żeby Shisui był... Tak, bo wiesz, jeżeli ktoś ma projekt od początku do końca, ma wszystko rozpisane, to nie musi dorzucać kolejnych postaci, nie? Ale jeżeli on wpadnie na zajebistą, oj, to by być zajebiste, jeżeli ja spowoduję, że silne emocje spowodują, że Mangekyou Sharingan się rozbudzi, kolejny poziom, wow, tylko teraz muszę wymyślić, dlaczego, raczej jak kto przebudził. I masz takiego, Obito widziałeś, jak przebudził, Madara widziałeś, jak przebudził, Fugaku zostało po prostu powiedziane, że on tam widział jakiegoś swojego przyjaciela na wojnie, jak umiera i przez to, nie? I teraz to jest o tyle ciekawe, że Izuna jest na tej samej pozycji, co Shisui, czyli zostali stworzeni tylko po to, żeby pokazać, jak ktoś przebudził Mangekyou, tylko że Shisui był lepiej pokazany. W sensie, oni dostali pewnie czasu antenowego podobną i nie, no może Izuna trochę mniej dostał, ale... No. Wiesz co? Chodzi o to, że jakość tego, jak to zostało przedstawione, jest zajebista. Wiesz, ile jest momentów w Naruto, które są na papierze totalnie kozackie, jak ja robię o tych różnych rzeczach wszystko, o filmiki, to tam wychodzą rzeczy, które są niepojęte, jak zajebiste to jest na papierze, a w anime olewasz totalnie, nie? I teraz, sorry, wiem, że chciałeś coś powiedzieć, mam nadzieję, że będziesz pamiętał, ale dam ci przykład z filmiku, który wrzuciłem wczoraj dla was. Jest przepływ czakry i gościu, mając shurikeny, nie? Rzucał te shurikeny namagnesowane i one wywoływały zajebisty efekt. Pamiętasz w ogóle takiego typa?
Nie, właśnie. Coś No właśnie, o to chodzi. A wiesz, jaki efekt wywoływało? Że on, jak trafił na magnesowanym shurikenem kogoś, nawet jeżeli go trafił w kunaja, którego ten typ trzyma, to również tą osobę namagnesował i miał nad nią kontrolę jakby. O wojnę chodzi? Gorszą. Na wojnie było? Co? To na wojnie było? Tak. To chyba Toroi się nazywał gościu. W każdym razie, widzisz, to było na wojnie. Początek wojny jakoś. To było przez chwilę i to na papierze brzmi zajebiście. No wiesz, musisz zrobić tak, żeby nie dotknąć niczego, co gościu rzuca. Masz, wiesz, jak on cię dotknie, jakkolwiek, to już jesteś na spalonej pozycji. Wiadomo, że ten magnes wtedy działa trochę słabiej, powiedzmy na pół, no to i tak ma pół kontroli nad tobą, nie? No. I na papierze to brzmi zajebiście. W anime zostało przekazane takie... Nikt o nim nie pamięta praktycznie, mam wrażenie, nie? No tak, bardzo dużo zależy od tego, jak dana rzecz zostanie przedstawiona. I tutaj powiedzmy, tak jak mówiłeś, ten Izuna i Shisui, powiedzmy, mają taką samą rolę, a jednak ten Izuna jest bardzo mało pamiętany, niewspominany, tak. Nie jest tak hype'owany. A Shisui tak. A Shisui z drugiej, o no. A to tak. Powiedzmy sobie, może od... Dużo, no. Dużo też miało na pewno tutaj znaczenie odbieranie Shisui'ego, jak on był jeszcze malutki z Itachim, tak, to... jak tam razem z Ambo, no bo to było zajebiste show, naprawdę, to już w ogóle no, gdzieś tam nawet, kozak totalny. Gdzieś tam nawet Sasuke się przewijał między nimi, też jakby pokazanie tak. Takiej wielkiej przyjaźni. No. I to było też bardzo, bardzo fajne. O Izumie na przykład Dokładnie. Tyle nie widzieliśmy. Jeżeli właśnie mówimy o tych niezasługującym na hype'ie Shisui'ego, no to powiedzmy sobie też o jego jakby wpadce, bo powiedziałbym, że albo wpadce, albo źle interpretowanej siły, bo jest to utrata. Oj tak, ja już czekałem, aż powiesz siła, ja już dosłownie czekałem, może zobaczyć na wideo, jak ja już miałem na ustach siła, tylko zacząłeś mówić coś o wpadce i mówię, co? Może jakieś nowe, nieznane fakty o Shisui. Utrata no, oka przez Danzo, tak? Utrata oka, no. jak to powiedzieć, przez Danzo, nie przez Danzo, tylko za sprawą Danzo, no, tak? Utrata, o tak, no za sprawą Danzo. Tego słowa szukałem. I to jest też bardzo dziwna sytuacja, bo to jest znowu postać bardzo przenikliwa, jaką jest Shisui. I to była taka sytuacja, tak. W której on złapał w genjutsu dziada, ale tak. Dziad się uwolnił poprzez Izanami, tak? Izanagi. Czy dobrze Nigdy teraz mówię? Nigdy nie kojarzę. Nigdy uwolnił nie się, on się tego nie spodziewał po prostu i pięcioma ruchami dostał kilka ciosów tak. I zabrał mu to oko w jakiś tam też jakiś dziwny sposób. I to jest też troszeczkę takie, bo widzieliśmy, że Danzo jest silnym na pewno gościem, ale to jest już chłop w takim podeszłym wieku i no nie wiem, i Sasuke sobie z nim radził bardzo dobrze, zabijając tak, go właśnie teraz sobie pomyślałem, razy, no. A nie tak. Wydaje mi się, ludzie przedstawiają się swojego jakoś tak bardzo silnego, że Sasuke w tamtym momencie po prostu by był tak o, bum, tak o na liścia byłby stegowany. Jeżeli byśmy wzięli pod uwagę to, co o nim się mówi o Shisui, tak. Ja bym też postawił na to. Tak, i tak samo, wiesz, mówimy, że silniejszy od Itachiego nawet, że jego potencjał był tak wielki, to już nic z tego, że taki potencjał tak. Był wielki, ale poszedł się zabić, to już mówiliśmy sobie o tym. Tak, no. Tak potężny potencjał. No to w tym momencie wszystko zostało zrujnowane po prostu według mnie. I wyobraźmy sobie teraz w tej sytuacji kogokolwiek. Powiedzmy Minato. Tak. Madara. No. Madara bijący się z 20 tysiącami shinobi naraz. Przychodzi jakiś dziad, zaskakuje ci, zabiera ci oko, przychodzi trzech shinobi Anbu, Black Anbu, którzy są po prostu gównem w porównaniu do niego, powinni tak być przynajmniej. On ledwo ucieka z życiem, ledwo uchodzi z życiem i ucieka. I to jest bardzo ciekawe w kontekście jego siły. Zresztą on w wieku 8 lat, 8-9, takim małym człowiekiem był, pokonał z wielką łatwością jednego członka z Black Anbu. Czy dwójkę pokonał? Albo i dwójkę, bo tam było i to był Itachi, Shisui. Itachi walczył z kobietą Anbu, tak. a on walczył z dwójką, nie? I po prostu nie mogli go złapać, tak. Był tak szybki, że aż iluzja zostawała za nim. No i widzicie? No dokładnie, w sensie... I teraz albo powiemy, że wpadka taka, został zaskoczony. Już no zdarza się. W ogóle byłby odjechany kolosalnie, jeżeli nawet by nie złapał Danzo w genjutsu, tylko od razu mu zabrał, to już w ogóle by było takie oplucie tego potencjalnej szybkości, której nikt mu nie dorównywał, tymczasem załatwiło go i tam Izanagi, czy Izanami, znowu nie pamiętam, Izanagi chyba. Tak. Więc to jest bardzo... Bardzo dziwne, nie? I teraz ja wielokrotnie to poruszałem i nie tylko w kwestii Shisui'ego. Jest wiele takich rzeczy, w których anime się mówi, ale nie widać kompletnie.
Tak. Jest Mistrzowie Miecza. Od początku są przedstawiani jako kozacy władający mieczami jak największą precyzją, no najlepsi po prostu. A co pokazali? Który Mistrz Miecza cokolwiek pokazał? Kisame? To jest, tak, znowu wracamy do sytuacji, w której coś w anime zostało przekazane nie tak dobrze, może jakby tego chciał Kishimoto. On coś na przykład w databooku. Dokładnie. Jest takie coś na przykład... To nie jest wcale dziwne. Tak, tak. To nie jest wcale dziwne. Tak. Jest na przykład wpis, jest coś takiego jak databook, czyli oficjalny spis umiejętności, tam jakieś informacje i tak dalej. To wszystko jest przelane na Naruto Fandom, bo Naruto Fandom, niektórzy ludzie myślą, że to jest napisane przez kogoś. Nie, to jest kropka w kropkę przepisany databooki, to są informacje jakby oficjalne. No i tam jest po prostu napisane, że Itachi potrafi gasić Amaterasu. Jednak nigdy tego nie widzieliśmy. Ani razu. No i ja o tym powiedziałem i ludzie, wiesz, mocno się zesrali, że ja sobie wymyślam. No i po prostu to nie zostało przekazane w anime. I tak samo możemy powiedzieć o Tobiramie, który ma XXX umiejętności, wymyślił XXX technik, ale tego nie widzimy. I to jest taka kwestia właśnie tego. Musimy... Kakashi skopiował ponad 1000 technik, czego widzimy. Tak. A wy pozwólcie, że sobie nie robię tego na podcastach, staram się nie robić Kakashi. Ja szybko zobaczę. Ty jak masz coś ile do powiedzenia, technik? To mów. A ja sprawdzę, ile technik użył. A oficjalnie sprawdzasz? No zakładam, że no z 30? Z tysiąc, no i jak tysiąca? Tak patrzę, to chyba tak. Myślę, że więcej nie ma. 40... Dobra, powiedzmy 40 technik. No to i tak z pierwszej serii pewnie jakby większość. Bo potem to raczej i większość to jakieś Raiton, tak. Suiton. Znaczy to akurat jest uzasadnione, nie? No bo to jest ten, to jest jakby odmiana. Czyli i tak pokazał sporo, nie? Tak, ale wiecie, to jest takie coś, że zostało powiedziane. Znany z tego. To brzmi na papierze OP, a nie jest pokazane, ale to jest na przykład, nawiążę tutaj do podcastu, dwóch typów podcast, których słuchałem wszystkiego, co wypuścili. I tam było mówione, że niektórzy stand-uperzy, jak piszą sobie scenariusz, to mają, ale to siądzie i to w ogóle nie siada. A to, co miało być takim jakby przerwnikiem pomiędzy budującym historię, siada totalnie i to jest dziwne, nie? Tak, tak. To co na papierze... Nie jesteś w stanie wszystkiego przewidzieć, nie? No to właśnie znowu wchodzimy do tego. Nie wszystko się tak dobrze da przekazać to, co się napisze na papierze. Tak. I to jest trudne, bo to też studio robi. I wiadomo, Kishimoto też nie ma tego wpływu. Kishimoto myśli sobie o tym tak, interpretuje to tak, myśli sobie, nie no, to będzie takie piękne, teraz pojawi się Kaguya, nie? Kaguya, ale to będzie totalny ogrom. I pokazujesz to w anime i nagle pokazujesz ta Kaguya. I nagle to nie siada, tak jak mówisz. Nagle to nie siada, Kishimoto miał w głowie, że to będzie totalny kozak, bo on nie zrobiłby czegoś, czego uważa, że chujowe. Powie, ale to będzie gówno, ja pierdolę, dobra, Kaguya, ale będzie byka. Nie, on myślał, że to nie będzie... Nie ma w głowie, że robi gówno, główny boss będzie gówny. No, dokładnie. Tak. On myślał, że to będzie totalny kozak, że to będzie pięknie, że to się przyjmie zajebiście. On na przykład może nie wierzył, że tak Madara się dobrze pojawi. Nie wierzył, że Madara się tak dobrze przyjmie, powiedzmy, nie? Może Madara miał być na jakieś chwilę i Kaguya miała być tą główną antagonistką, a nagle się okazuje, że Kaguya jest po prostu postacią, której nikt tam nie chciał, nigdy nikt nie prosił, przynajmniej z większości, a każdy, nie każdy, bo w większości chcieli tego Madarę, żeby był tym ostatnim antagonistą. I to jest właśnie dokładnie ta rzecz, o której mówisz. Widzisz, to nawet nie trzeba wychodzić daleko. No, tak. Jeżeli ktokolwiek cokolwiek robił na przykład na YouTubie, to może zauważyć, i ja mam tak naprawdę wiele razy, że są filmiki, które robiłem, jest ich kilka, nie mam czegoś takiego zazwyczaj, że zrobię teraz filmik, który podbije internet. Są takie, które miałem nadzieję, że zrobią fajne wyświetlenia czy coś, albo mówię, to będzie ciekawe, więc fajnie jakby zrobiło fajne wyświetlenia i chyba nawet z Shisui miałem tak samo, bo to jest kontrowersja, więc mówię, chyba będzie się klikać, ale są takie, które robiłem po prostu z tygodnia na tydzień. Przykładem jest Kakashi, który jest moim najbardziej oglądanym filmem, który jest wrzucony niecały rok temu, a już ma 200 koła wyświetleń, co mówię, what the fuck w ogóle się stało tutaj, nie? I takich rzeczy się nie spodziewasz czasami. Głupia sprawa też ostatnio, tydzień temu, chodziło mi cały czas po głowie, żeby napisać, jak to się nazywało teraz, historię, po prostu jest na to słowo, historię jakąś z Naruto, alternatywną, fanfic, chciałem napisać fanfic. Tak, chciałem napisać fanfic i tak mi cały czas to w głowie siedziało, że w końcu siadłem do tego Worda i napisałem tam z 6 stron, po czym, wiesz, niektóre rzeczy mówię, ale to jest zajebiste, ale to ma fajne, to będzie taki smaczek do tego i dałem to przeczytać Natalce, nie? I ona mówi, że niektóre rzeczy były fajne, niektóre były niekoniecznie. Nie musiała znać uniwersum Naruto, żeby w ogóle strzelić, o co tam chodziło. Był, nie?
więc tak, można było sobie... bo to miało się rozwinąć później, więc napisałem taką jedną początkową scenę i okazało się, że to jest raz napisane słabo, dwa, że to, co dla mnie było interesujące, w ogóle nie było dla niej interesujące. Mhm. Trzecia sprawa to jest taka, że jak później zacząłem sobie tak myśleć, to prawie wszystko, co napisałem, to była przeniesiona scena z Wiedźmina, jak Ciri była na pustyni, tylko że na moje narutowe rzeczy, nie? I tylko kilka rzeczy dodałem od siebie. Uderzyłeś się właśnie z problemem z mangaków, czyli musisz jakby zadowolić większość widowni. Inspiracją pewnie, to jest, nie? To jest bardzo trudne. No i tak samo przypadkowe inspiracje, jakby nie wiem, no, żyje się i się pisze to, co widzi. W sensie ciężko wymyślić coś, czego jeszcze nigdy nie było. Trzeba się czymś inspirować. Widzimy takie coś, nie? Dużo inspiracji z Hunter x Hunter na przykład w Naruto. Widzimy Hisoka Orochimaru. Jeżeli ktoś kojarzy. Głupia sytuacja, nie musimy, wiesz, w sensie niektóre są intencjonalne nawiązania i wprost się mówi o tym. Niektóre są przypadkowe, a niektóre są takie, że nawet nie widziałeś, ale kilka osób wpadło na to samo. Głupia jest sprawa, coś podobnego do piramid. Jest ile memów, że żyli ludzie, którzy nie podróżowali pomiędzy kontynentami za bardzo, bo nie mieli takiej technologii, powiedzmy, ale masz piramidy, masz jakieś tam kolejne rzeczy, które wyglądają praktycznie tak samo, nie? A zrobiły to kompletnie inne osoby na świecie, które nigdy w życiu się nie widziały i nie widziały tego, co zbudował ten inny człowiek, nie? Więc na dobrą sprawę możesz całkiem przypadkowo wymyślić to, co już ktoś wymyślił, możesz całkiem przypadkowo zainspirować się tym, co ktoś już zrobił, nie wiedząc o tym. I ja na przykład tak miałem, że pisząc mówię, ale to jest super, ale to jest fajne, a potem sobie uświadomiłem, że hej, połowa z tego jest tak naprawdę do wywalenia, bo napisałem to, co już było. No i to jest właśnie ten problem. To jest właśnie bardzo wielki problem z tym pisaniem historii. Ja sobie też myślałem o, tak samo jak ty, zacząłem sobie pisać, zapowiedziałem tam kiedyś alternatywną historię Boruto. Jakby nie Boruto, tylko wymyślmy co innego, jak Naruto będzie dorosły, czy tam jego drogę do zostania Hokage i tak dalej, to naprawdę, to jest ciężki kawałek do zgryzienia, szczególnie, że trzeba jakby zachować spójność z uniwersum, które jest potężne, jest pomieszane. Ja tutaj miałem taki myk, że nie musiałem za bardzo spójności trzymać, bo miałem pewien plan na to, nie mówię o tym, raczej to nigdy nie wyjdzie, a może kiedyś znajdę trochę czasu, albo znowu mnie natchnie, to poprzerabiam tam, to ciekawe żeby to jest, fajnie wyszło. Tego jakby na polskim YouTube nie ma, nie? Jest mega ciekawe. Tego na polskim YouTube nie ma i takie fanfiki, opowieści, to mi się wydaje jakby spod naszego skrzydła. Ciekaw jestem, jakby ludzie to przyjęli. Jestem bardzo ciekaw tego. Ja też jestem ciekawy, jakby to ludzie przyjęli, bo miałem plan, że taki rozpiszę sobie dam komuś do przeczytania i może tak zrobię. I miałem po prostu to przeczytać jako audiobook albo dać ludziom do po prostu poczytania, zobaczenia. Hej, zobaczcie, czy to w ogóle siada, czy to jest kompletny chłam. Bo nie mówię, że przecież wszystko, co wyszło spod mojej ręki jest zajebiste. Tak jak Kishimoto uważa, że nie wszystko, co stworzył, jest zajebiste, idealne i tak, w ogóle. Tak, no nie da się tak zrobić. Tak samo jak nie da się zadowolić każdej osoby. Może się zadowolić jakieś tam grono, może zadowolić najlepiej większość osób. I zawsze ktoś będzie, komu się coś nie podoba, zawsze ktoś będzie, kto by coś zmienił. Po prostu tak wiesz, jest. Najbardziej, Jezu, poszliśmy trochę w ten fanfic zamiast przeczytać, ale zaraz o nim wrócimy. Boję się najbardziej o to, że jest tam jakaś garstka osób, która lubi mnie oglądać na przykład, nie? I nawet jeśli to będzie chujowe, to nie powiedzą, że to jest chujowe, co ja bym wolał usłyszeć, że to jest znowu nie rób tego, nie rób tego, to jest złe. Tym bardziej chciałbym usłyszeć... Tak bardzo chciałbym usłyszeć, jeżeli to by było chujowe, od osoby, która mnie lubi, tak bym chciał usłyszeć od tej osoby, która mnie średnio lubi. Są takie osoby, już w głowie mam pewien nick, który tego też już kojarzy. Od takich osób chciałbym usłyszeć, że to było chociaż znośne. I wtedy wiedziałbym, że to jest dobry kierunek, nie? Tak, to jest znowu problem takich twórców. Znowu to jest problem, bo na YouTube często się widzi rzeczy, tych YouTuberów powiedzmy Minecraftowych, czy tam jakiś tam, nie wiem, pranki robią. Cokolwiek nie wysrasz, ludzie to polubią i powiedzą, w pierwszej sekundzie filmu, ale zajebisty film, piękny film, ale ja cię kocham. Like i oglądamy. Tak. No, takie coś. W sensie, już cokolwiek nie zrobisz, to będzie dobre dla nich. Możesz tam po prostu stać i nic nie mówić nawet. I oni powiedzą, haha, zajebisty mem, serduszko. I tyle. Mm-hmm. I to jest problem troszeczkę, że jakby mi się to wydaje, że na YouTube ogólnie dla twórców, że ludziom potem skacze ego i wyobrażają sobie, że cokolwiek by nie zrobili, to już są panami. I oni są tacy zajebiści, że... Dlaczego to ma takie słabe wyniki? Tak. Coś tutaj nie poszło. Chyba mnie tutaj algorytm jakoś źle promuje. Ja się nie dziwię ludziom, takim zwykłym ludziom, którzy zaczęli sobie nagrywać na YouTubie, a my zaraz odejdziemy, bo to jest znowu temat, który mógłbyśmy gadać przez godzinę, że ludzie, którzy... Wywala ego po prostu, na przykład, nie wiem, Minecraft, ludziom z Minecrafta albo z TikToka.
Po prostu oni robią jakieś, powiedzmy, gówno dla niektórych, a cokolwiek nie zrobią, to ci ludzie po prostu podążają za nimi w ogień, po prostu jak idolami. Powiedzmy, kamerzysta, pierwszy przykład z brzegu, nie? Co on nie wysra? Nie. Przecież te dziewczynki po tym jego filmem, że były tak podjarane, że to taki świetny film jest, dopiero jak się zrobiło o nim głośno, dopiero wiem, zaczęli o tym mówić. Nie wiem, o co chodzi. Ja wiesz co, ja nie śledzę, nie? Nie interesuje mnie to. Znaczy, trochę wiem, ale nie śledzę, tego filmu nie widziałem, nie interesowałem się, już skończmy temat, po co w tego Shisuiego wcinać jakiś kamerzystów, ale wiem o czym mówisz, No to jest taki przykład pierwszy z brzegu, dlatego nie idźmy dalej w ten temat, bo to jest duży temat, taki na ogólny podcast do obgadania, nie wiążący się ogólnie z twórczością w internecie, nie tylko. Ja bym chciał kiedyś o tym porozmawiać, dajcie mi znać w komentarzach, wiecie, to nie jest tak, że teraz, wbijcie mi więcej komentarzy, tylko po prostu dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście taki podcast Talk no Jutsu, ale nie typowo o Naruto, tylko o takiej twórczości. Może, ja wiem, jak to źle brzmi, ja też nienawidzę używać słowa jako siebie twórca, ale coś tam robię do tego internetu, coś od siebie też daję. Jeżeli coś tworzysz, coś to zauważam. Jesteś twórcą. Jeżeli tworzysz coś publicznie, to w sumie jesteś, musisz się nazwać twórcą. Ja bym się tak nie nazwał, ale powiedzmy, tak jest, wiem, co ci chodzi, można powiedzieć. Nie? Nie możemy się nazywać artystami, ja bym się nazywał się artystą, ale twórcą, tworzę coś, mogę tworzyć gówno. Ja mogę być twórcą gówna, tak samo. I to, co tworzę, to nie znaczy, twórca to nie od razu oznacza właśnie artysty. Nie jesteśmy artystami, nie jesteśmy jakimiś, nie wiadomo czym, jakimiś tam słowami, ale twórcami, tak, bo tworzymy coś, jakiś content dla jakiejś społeczności. Ja nie słucham dużo, jakby bardzo, bardzo dużo podcastów, są tylko takie dwa, od razu mówię, to są właśnie dwóch typów podcast i właśnie Podsiadło Kotarski też podcast mają teraz nowy i oglądam tylko te dwa. I co jest zabawne, to jeden i drugi, to jest na zasadzie twórca mówi czasami o tym, jak tworzy, i to jest dla mnie najbardziej interesujący temat na świecie, nie? Bo możesz obejrzeć i mimo tego, że robimy coś trochę innego, albo mamy inną skalę, jest tak dużo ciekawych rzeczy, które się powielają. Jak znowu, kurde, odchodzimy od tematu, ja się śmieję teraz cały czas. Po prostu dajcie znać, czy chcielibyście taki podcast, bo interesuje mnie to, czy was obchodzi takie nasze YouTube'owe codzienne życie, jakkolwiek źle to nie brzmi, to może przynajmniej uznacie, że nie mamy takiego ego, jakiego mówimy, ale no. Tym właśnie, ja się cały czas śmieję, bo tu centralnie od 20 minut gadamy o cokolwiek innym i tak, jeśli sobie poszedł jakby w tło. To jest magia podcastów, wiesz, ale zostawmy to, nie będę tego przycinał. Wróćmy do tego Shisuiego. Temat poważny, jesteśmy poważnym podcastem. Tak, o czym mówiliśmy, bo nie wiem. Mówiliśmy o takim człowieku jak Shisui, jeżeli pamiętasz. Na początku coś tam wspomnieliśmy o nim i skończyliśmy na tym, o jego sile, utracie oka. I nie wiem, czy naprawdę jest jeszcze coś takiego mocnego, o czym moglibyśmy wspomnieć. Powiedzieliśmy sobie, co by było, gdyby mógł przeżyć, jakie miał opcje, jakie mógł możliwie mieć opcje. Powiedzieliśmy sobie o przyjaźni z Itachim, powiedzieliśmy sobie o jego samobójstwie, powiedzieliśmy sobie o jego wątpliwej sile, powiedzieliśmy sobie też o Koto Matsukami. Więc jeszcze coś nam zostało tak naprawdę. Właśnie i tak, jakby nawet podsumować to, nie? To tak, jeżeli oglądasz anime Naruto, nawet nie patrzysz na mangę, nie patrzysz na gry, nie patrzysz na wszystko, oglądasz po prostu tak, jak ja oglądałem, jestem w stanie w 100% zrozumieć osobę, która powiedziała: wow, ale on jest zajebisty, ten Shisui, nie? Ale świetnie został pokazany, bo było show. Jasne. Co innego, jak zaczniesz się na tym zastanawiać, to okazuje się, że w nim nie ma rzeczy, które byłyby tak dobrze pokazane, które mogłyby mnie podjarać, prócz prędkości, która jest w ogóle jakąś taką dziwną rzeczą w Naruto, że prędkość równa się, ale to jest zajebiste, jednocześnie znowu kolejna rzecz, którą bardzo ciężko skontrować, nie? Tak jest. Więc patrząc na tak, akt samobójstwa, zjebana opcja, jego siła, nie miał siły, bądźmy szczerzy, nie miał siły, nie pokazał nam tej siły, jeżeli o to chodzi. Oprócz tej walki z tymi On miał Mangekyo, prawda? Miał Mangekyo i miał Susanoo, więc musiał być jakoś tam silny. Nie, ogółem to dobra. Susanoo było tylko w grze, a to też oczywiście kanon, ale nie licząc w ogóle. Wiem, że go miał. Że go miał, powiedzmy, że miał. Nie o to. Znowu, to o czym mówiłem na początku, nie te słowa miałem na myśli, co powiedziałem je tak naprawdę. No. Nie chodzi mi o to, że w ogóle był leszczem i Kabuto z Rasengana by go rozwalił.
Kabuto mówię, Konohamaru. Nie wiem, czemu mi się tak uwaliło. Chodzi Fanfic. mi o to, że w porównaniu, tak, w porównaniu do tych osób, których się z nimi, którego się Shizuego porównuje z innymi, czyli jakiś właśnie Itachi, właśnie Madara czasami, że rozwaliłby go też raz, dwa w sumie Koto Amatsukami, to jakby na papierze okej, okay, ale on nie miał jakby takiej siły, którą nam pokazał. Nic takiego nadzwyczajnego, co mogłoby go wybić. Bo to, co zostało powiedziane, to jest jedno, ale równie dobrze, dlaczego się nie jaracie mistrzami miecza, którzy zostali do momentu, jak... O! Macie mistrzów miecza, nie widzieliście ich na wojnie. Widzieliście tylko tam Zabuzę, tam niezbyt wielu więcej. Do momentu wojny, czy ktoś z was się tak naprawdę, naprawdę jarał mistrzami miecza? Ja na przykład nie. Wiesz, to może być kwestia gustu, nie mogą ci napisać, a ja po prostu wolę Itachiego i tyle, nie? Że nie lubię mistrzów miecza, tak. A lubię Itachi, lubię Shisuego, nie? Tak mogą napisać. Tak. Powiedzmy, że rzeczywiście jego siła na papierze jest duża, szczególnie przez te Kota Matsukami i Susano, które jednak ma i nie możemy powiedzieć, że nie. Tak. I no jeszcze Mangekyo Sharingan, no niestety Uchiha są OP, więc tak nie możemy powiedzieć, że nie widzieliśmy jego siły, to prawda. To, co pokazał w anime, jak w prosty sposób dał się złapać i potem jak się poddał, tak. Możemy przez to wywnioskować, że naprawdę silny nie był. Niestety, bo tak to nam pokazano, papier mówi nam co innego i tutaj mamy taki problem teraz z tą jego siłą. Powiedzmy, niech nam to pokażą, bo po prostu ciężko coś powiedzieć. Dokładnie. Bo, jakby to można by podsumować swojego Shisuego. Pokazano nam, że wiem, nie. Że tak jak mówię, rozumiem, dlaczego ludzie się nim jarają, ale jeżeli... Zaczynasz, jakby poruszasz jego temat, nie? Jeżeli mówisz o nim, zastanawiasz się, to się okazuje, że on nie. Shisui jest pusty. Shisui, tak bym go nazwał po prostu. Shisui jest tam z jakiegoś powodu. Jego imię mówi to bardzo dobrze. Tak. To już powiedziałeś. Jakby jedyne, co jest takiego, nawet nie autorskie jego, bo ktoś tam ma. Masz takie symbole, które się z nim kojarzą, nie? I możesz powiedzieć, że Koto Amatsuka. Ja bym powiedział, że Shisui to prędkość, ale to. To też jest, to już było. Znaczy, nie wiem, czy do momentu... był trochę Rock Lee, ale i tak był wolniejszy jakby, nie? Ale na przykład nie widzieliśmy jakby za dużo Minato do Shisuiego, więc powiedzmy, że Shisui był taki jednym z pierwszych, który pokazał tą potężną prędkość, więc rozumiem, dlaczego się ludzie nim jarają, ale jeżeli weźmiesz go na tapet i ogarniesz... co zrobił, po prostu co pokazał. Fakty. Suche fakty bierzemy takie na... Takie fakty. Tak, bez jakichś to nie ma, nie wymyślania. Nie ma czym. Tak, no nie mamy się czym jarać po prostu. I to jest problem. Oczywiście też, ja też go lubię. Dla mnie jego decyzja przede wszystkim samobójstwa i ta utrata oka bardzo mnie to boli, bo polubiłem tę postać. Ale właśnie, fakty faktami, niestety. Faktami ciężko dyskutować. To, co widzieliśmy, naprawdę się stało. A to, co zobaczyliśmy, było po prostu słabe i jakie niegodne kalkulowania. Tak, oj tak, no właśnie mówię, to jest ten przypadek chyba, czyli albo naprawdę dobra robota, żeby pokazać kogoś fajnie, żeby w show się oglądało, ale jednocześnie jeżeli chodzi o to, jak się zachował, no to popełnił same najgorsze decyzje, dał się podejść, popełnił samobójstwo, co nie chcę już powtarzać się, bo już to wiele razy mówiliśmy i ja jestem takim człowiekiem, że mógłbym z wami gadać 24 godziny teraz, oszysuję i mówić ciągle to samo i ja będę z takim samym zapałem to mówić, chyba że po prostu zmęczenie mnie weźmie. Zresztą pokazaliśmy dużo, to w tym dużo w życiu filmie o Akatsuki, powiedzieliśmy to. Nagraliśmy dwa razy ten sam film, półtora godzinny, więc gadając o słamie tym samym, więc pokazuje to, że da się. Da się. Ale to też uważam to za jakby urok takiego podcastu, nawet jeżeli ja to powtarzam, to też nie chodzi o to, że już nie mam jakby argumentów, bo ja po prostu je powielam, ale to jest wtedy dobitnie i mam wrażenie przypomniane, nie? Też tym bardziej, że te podsumowania to dla niektórych są takie, że w tym podsumowaniu mówisz to, co się było, tylko krócej, nie? No tak, ale nie wiem, czy wiecie, jak działa na przykład czytanie książek, to najczęściej jak... Możecie mieć książkę, która ma powiedzmy tam 40 stron i przeczytacie ją od razu. Początek dobrze zapamiętacie, koniec dobrze zapamiętacie, środek nie za bardzo. Ale jeżeli ktoś się wam przypomni tam na końcu, że o tym mówiłeś, to masz takie, a jednak tak, było. Taki no obraz było. Się pokazuje, taki obraz się pokazuje tego, co było. No i takie podsumowanie jest bardzo dobre.
I w sumie tak. Powiedzieliśmy praktycznie o wszystkim. Myślę, że bardzo ładnie i zwięźle się... W sumie patrz, bo historia Shrek'a była bardzo krótka. Był bardzo krótko. Tak. A powiedzieliśmy o tym bardzo dużo, abstrahując od tego, że 20 minut powiedzieliśmy po prostu o jakichś życiowych sprawach. No. To sobie też dać ja znać. Że nie wiem, czy więcej daliśmy czasu antenowego Shisuyemu niż on miał biedny, w anime. Biedny Shisui i tak bardzo niehajpowany przez nas, że na jego podcaście mówiliśmy o czym innym całkiem. Tak, no, tak. Cóż. Nie, ale tak jak mówiłeś, że ty go lubisz. I tak, no. Ja też jakby... To nie jest tak, bo niektórzy myślą, że ja szczerze nienawidzę jakieś postacie. Nie, po prostu chodzi mi o to, że no. Jako takie show na przykład, chętnie bym zobaczył jakieś walki z Shisuim. To by jeszcze mogło tylko dać jakby pretekst do tego, żeby wyjaśnić to wszystko, co się wydarzyło. Dlaczego on tak naprawdę był taki słaby, że go no. Danzo porobił bez żadnego problemu. No wydaje mi się, że ludzie mają wielki problem z rozróżnianiem nienawiści albo nielubienia od krytyki. No to, tak. To co się... Krytyka nie jest żadną nienawiścią, no krytykować możesz, nie wiem, rodziców nawet własnych, tak, to znaczy, że ich nienawidzisz, no. Wiesz, kto to takie rzeczy mówi, mam wrażenie. No takie młodsze osoby po prostu, nie? Za dużo powiem, czyli źle to powiem i może nie mam racji, ale to prawdopodobnie mówią osoby, które idą i zaraz mówią, ej, ale w sumie to ten filmik mi się nie podobał, nie? To robisz to samo co ja, tylko że ja robię to na większą skalę. No tak. To jest fakt, po prostu. No i właśnie chyba... Tym... O, myślałem, że cię przerwało. Nie. Tak właśnie zastanowiłem się, no w sumie fakt, po prostu. No w sumie fakt, no bo hej, ja mówię, że ta postać jest niefajna z tego powodu, a ty mówisz, że ale nie. Eliasz jest niefajny, bo on mówi o mojej ulubionej postaci, że jest niefajna. I to koło się zapętla. Koło nienawiści, jak Payne mówił, to macie koło też w sumie nienawiści, bo teraz jestem bardzo złym youtuberem, bo powiedziałem niefajnie o jakiejś waszej ulubionej postaci. To teraz ja powinienem się spinać o wszystkich, którzy powiedzą o Itachim cokolwiek źle, a ja wolę pójść w polemikę jakkolwiek. Ja jest tam to lubię. Możliwe i powiedzieć, co zrobił rzeczywiście źle, a co zrobił dobrze, może mnie przekonasz. Dla mnie tam użyjesz na mnie talk no jutsu. No, dla mnie tam Madara jest najlepszą postacią i potrafię mu mocno wyrąbać, jakim hipokrytą był. Jakie debilne. Dokładnie, ja też. W sensie, może nie był ulubioną postacią, nie? I też mogą ludzie odnieść błędne wrażenie, że. Bo ja mówiłem wiele razy, że Itachi jest moją ulubioną postacią i podtrzymuję to, ale to nie jest tak, że ja uważam, że on zrobił wszystko dobrze, choć możecie tak wywnioskować z moich filmików, tylko weźcie pod uwagę to, co możemy powiedzieć w tym filmiku dotyczącym twórczości, to, że ja robiłem to jakiś czas temu. Ja jestem trochę innym człowiekiem już. Tak, cały czas perspektywa się zmienia, bo no naprawdę, tak. Szczególnie na YouTubie. I to nawet jakiś zwykły jeden komentarz może zmienić twoją perspektywę. A codziennie dokładnie, na przykład dlatego... czytasz po 100-200, no to tak to wygląda. Dlatego ja ironicznie mówię, że ja mógł content Naruto tworzyć przez 30 lat jeszcze. Bo opinia się zmienia. Bo nie dość, że jeszcze trwa to Boruto, więc kiedyś mogę do niego wrócić jakby. Ale nawet na temat Naruto i Naruto Shippuden, bo mogę zrobić... Ten sam filmik, który zrobiłem 5 lat temu, nie no, takich filmików chyba nie było aż starych, jeszcze nie robiłem takich rzeczy, ale trochę innym, na przykład powiedziałbym cokolwiek innego, z czym się nie zgadzam, co teraz zmieniło moją perspektywę, bo coś się tam wydarzyło, bo ktoś mi coś powiedział i nawet za kolejne 5 lat mogę powiedzieć, że w tym drugim filmiku jednak nie miałem racji i w tej pierwszym miałem rację. Tak, to jest, wiesz. To jest znowu koło. To życie. Tak, tak. Koniec. Co? Koniec. No, tak, no tak, mogłem tak powiedzieć koniec i po prostu urwać tak, podcast. Elo. Nie, ale to by było chamskie, bo ty się nie pożegnałeś. Także jeżeli... No nie wiem co jeżeli, po prostu koniec. Cześć. Chyba koniec. Siema. Elo. Elo.